Jesteśmy na stadionie, a raczej na boisku B-klasowej dziś Zorzy Kowala. To tutaj kilka lat temu swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał Michał Karbownik. Powiedzmy sobie szczerze, murawa do najlepszych nie należy, ale to nie ten dywan jest tutaj problemem. Problemem zawsze była siatka, za którą są pokrzywy. Kiedy przekopało się ponad nią piłkę, trzeba było po nią iść, a nikt z nas bardzo tego nie lubił. A tu z kolei stary klubowy budynek Zorzy, który służył seniorom i juniorom tego klubu. Co z niego zapamiętałem? Rozpiskę wyników, która wisiała na korytarzu, a na niej od góry do dołu jedno nazwisko – Michał Karbownik, najlepszy strzelec drużyny w swoim roczniku. A to drugi stadion w karierze Michała. To też Kowala i też Zorza, ale warunki już troszkę lepsze. Jeszcze w 2015 roku, kilka tygodni przed przejściem do juniorskiej drużyny Legii, Michał grał tu w Pucharze Wójta wraz ze swoimi kolegami. Dzisiaj Zorza, podobnie jak Michał, jest już w trochę innym miejscu. Jest nowy, całkiem urokliwy jak na warunki małego miasteczka stadion, jest także lepsze zaplecze, ale szkoleniem młodych zawodników wciąż zajmuje się ta sama osoba. Za chwilkę z nią porozmawiamy. Michał jak nawet chodził do sklepu, to chodził z piłką, tak? Nawet jak nie było treningów, czasami jak przechodziłem, czy to do sklepu, czy się przespacerować, to Michał zawsze był na boisku, czy to z tatą, czy to z bratem. Zaczynaliśmy trenować w Kowali za szkołą. Michał mieszkał zaraz przy boisku, tak? I na pierwszy trening przyprowadził go bodajże brat, z którym się znałem. Tak poznałem Michała, od razu dał się rzucić w oczy, miał takie charakterystyczne piłkarskie ruchy, szybko przyswajał nowe umiejętności. Ja byłem z rocznikiem starszym, czyli 2-0 rocznikiem, a on był wtedy w roczniku 2-0, tylko że był młodszy. I to było na Orliku. No i tam przez kolegę się dowiedziałem, skąd jest, a to kolega był nauczycielem tak samo wychowania fizycznego i przyjechał wtedy z nimi. Zadzwoniłem do mamy, skontaktowałem się. O, i tak trafił. Z tego powodu się cieszę, no, że przyjeżdża 20 km sam na treningi, tak? Przyjeżdżał autobusem, ja go odbierałem w Radomiu tam z dworca i zawoziłem go na trening, po treningu zawoziłem go na autobus i jechał do domu. Wielokrotnie rozmawiałem ze starszym bratem i mówiłem nawet, że ma w sobie coś ten chłopak, jeżeli się go dobrze tam dalej poprowadzi, to będzie grał w piłkę. No czasami rano tu stąd wyjeżdżałem, jechałem na Wernera tam do Radomia i zabierałem go dopiero do klubu na mecz, także dużo się podporządkowało jemu, tak? Myślę, że nie tylko w Młodziku, jak w całym Radomiu. Wybijał się, jak po turniejach, zaczęliśmy na turnieje jeździć, bo to był ten rocznik, to on się wyróżniał nie tylko w Młodziku, jak i w całym Radomiu. I nie tylko w Radomiu. Od samego początku dał się poznać jako bardzo skromny, grzeczny chłopak. Przychodził na zajęcia jako naprawdę bardzo młody chłopak, ale sumiennie wykonywał polecenia. Słuchał, tak? Przede wszystkim słuchał, a to było ważne. Skromny i podejrzewam, że taki został do tej pory. Jechaliśmy gdzieś na obóz sportowy, klubowy, Jezu, do zimnej wody bodajże, czy do Krasnego Stawu. I ja zaproponowałem mamie, że wziąłbym tego Michała na 3-4 dni na taki obóz, niech się zobaczy, zaklimatyzuje. No i mama zaufała, i to człowiek obcy, tak? Przyjechał i zaufała i pojechał z nami na te 3-4 dni, pamiętam wtedy ostatnie. No i tak się zaczęło. Lubił to, co robił, słuchał, co się do niego mówi przede wszystkim i bardzo szybko przyswajało. To jest tak, że jak dzieci widzą, czy w takich uczniowskich klubach sportowych, jak u nas w Młodziku, dzieci widzą, że jest chłopak naprawdę bardzo dobry, bo był bardzo dobry, jest bardzo dobry, no to te dzieci same akceptują, tak? Taka jest reguła w klubach, że jeżeli ktoś jest naprawdę dobry, to od razu z niego robią kolegę, tak? Wyróżniał się przede wszystkim pod względem technicznym i to na pewno mu ułatwiało to zdobywanie bramek, tak? Bardzo zwinny, szybki. Był taki mecz, przyjechała do nas drużyna z Mazowia Mińsk Mazowiecki. I przyjechali tacy naprawdę warunkami fizycznymi, fajna drużyna, wysoka. I oni tacy pewni przyjechali. Wtedy chyba odjechali z 7-1, to wtedy chyba 3 bramki Michał strzelił, 2 praktycznie do linii mógł strzelić i podawał. No to wtedy ta drużyna, ci chłopcy w szatni śmiałem się, bo mówią, ale dostaliśmy. Nie wiedzieli, co się dzieje, także o taki ten mecz najbardziej pamiętam. Czy w Legii, czy w reprezentacji, no już zmienił tych parę pozycji, tak? Wiadomo, że to jest inna taktyka, inne przypisanie, że w jednym, na jednej pozycji. A w Młodziku jak zaczynał, no to był pod grą. Czy był na 6, czy był na 8, czy był na 9, czy był na 10.
po prostu był na boisku, tak? A był tak zawodnikiem dobrym, że radził na każdej pozycji. Dajmy mu pograć, bo to co mecz gdzieś indziej zmienia. No, ja bym uważał, że dać mu pograć parę meczy, czy nawet rundę i możemy zobaczyć, gdzie najlepiej wygląda. Przed tą całą pandemią była taka możliwość, nawet próbowałem się skontaktować z bratem, żeby Michała zaprosić tutaj, bo mamy takich dzieciaczków 2011-2012 rocznik i przedstawiamy Michała jako takiego naprawdę człowieka, z którego mogą brać przykład. Z Kowali też chcieli być karbownikami wszyscy. Przede wszystkim zawsze zwracałem uwagę, Michał, ucz się języków, ucz się, kurczę, żebyś był mądrym chłopakiem, bo na boisku przede wszystkim trzeba myśleć, tak? Już nie ma głupkowatych piłkarzy, tylko z tą taktyką, z tą grą, z takim przesuwaniem, z tym wszystkim, no to przede wszystkim trzeba myśleć. I widać to po Michale teraz, że dlatego go wszędzie ustawiają, nie? Że potrzeba mu jednego meczu czy dwóch i on wie, gdzie ma się przebiegnąć, wie, gdzie ma się zatrzymać, wie, gdzie ma stać i tak dalej. Także tego i zawsze każdego i jego tak zawsze mówiłem, uczmy się, bądź mądrym chłopakiem, grzecznym, nie wychylaj się i będzie dobrze. No i tak to wszystko wygląda. Tak, nawet jak ostatnio byłem w sklepie spożywczym, to właścicielka sklepu właśnie zaczepiła mnie, że tak powiem, kolokwialnie na temat Michała. Porozmawialiśmy, także chyba cała Kowala żyje tym sukcesem, jaki odniósł, bo tak to można nazwać, mi się wydaje. Młodzik i zawodnicy, tych, co ja mam teraz rocznik, czy inni śledzą, trenerzy śledzą, rodzice śledzą występy Michała, jak to wszystko wygląda. Naprawdę to jest duma całej Kowali. I zawsze, o trenerze, o Michał, ja też tak chcę. Także każdy pyta, wiadomo, że każdy jest innej dyspozycji i nie jest aż tak jak Michał, ale każdy chce być. To jest fajne, że każdy chce być i mam taką kartę przetargową, że kurczę, jak nie będziesz trenował, to zobacz, nie będziesz grał w Legii. Troszeczkę się obawiam, tak, bo ta liga angielska jest dosyć fizyczną ligą, aczkolwiek myślę, że Michał sobie poradzi, tak? Ale mam drobne wątpliwości, jeżeli chodzi o samą tą ligę angielską. Aczkolwiek czytałem o trenerze tego Brighton. Podobno lubi stawiać na młodzież i bardzo dużo chłopców takich młodych się przy nim jeszcze wychowuje i podnosi swoje umiejętności. Mam nadzieję, że tak będzie też z Michałem.